Zaczynamy dzisiejszy film, słuchajcie, od waszego komentarza z Instagrama. Około rok temu stomatolog zwrócił mi uwagę na mój niepoprawny zgryz. Później zobaczyłam twój film o wadzie i stwierdziłam, kurczę, mam podobnie. Jestem w trakcie diagnozowania. Jeden orto stwierdził progenię, ale nie podjął się leczenia. Drugi stwierdził retrognację szczęki, trudne słowa, ja też to mam, ale powoli oswajam się już z myślą o aparacie i operacji i cieszę się, że mogę obserwować twoją drogę. Przy aparacie zgryz mi się pewnie rozjedzie tragicznie, więc będę walczyć jak ty. I dla takich komentarzy właśnie dokumentuję całą moją drogę, słuchajcie, bo dzisiaj chciałam wam zrobić taki trochę update i trochę spojrzeć w przeszłość i na całą moją dotychczasową drogę, jeśli chodzi o moją walkę szczękową, z taką trochę nową perspektywą. Jaką nową perspektywą? A mianowicie taką, że pojawił się przebłysk terminu operacji. Słuchajcie, aparat mam, ja sobie w ogóle tutaj mierzę i to też wam polecam, jeśli jesteście w trakcie takiej właśnie drogi. Miałam wcześniej w ogóle jeszcze telefon iPhone'a i tam miałam inną aplikację, a teraz wróciłam do Androida. Wiecie, no to jest kontrowersja, rozumiem, ale nie dałam rady po prostu. I tutaj mam taką apkę, tylko nie mogę jej właśnie znaleźć. O! Days Counter się nazywa, po prostu taka aplikacja. No i tutaj sobie zaznaczam różne rzeczy, na przykład właśnie tam... O, jakieś tam dziwne. I od założenia aparatu minęło dokładnie 635 dni. Tak więc już całkiem długo, no praktycznie, wiecie, jak rok ma 365 dni, no to można powiedzieć, że praktycznie 2 lata, a jako, że leczenie moje łącznie z jakby końcowym etapem, czyli operacją, było przewidywane na 2 lata, no to wiecie, ja już się zaczęłam trochę tak jakby niepokoić, że hej, te 2 lata się zbliżają, jakby tutaj żadnego widocznego ruchu ku tej operacji nie widzę. Więc ogólnie przez to wpadłam w taki totalny dół i miałam taki moment załamania. I ciekawa jestem w ogóle, czy wy, jeśli już mieliście taką operację i też się do niej tak długo przygotowywaliście, to czy też mieliście taki moment? I w tym momencie tym bardziej współczuję osobom, które 5-6 lat są takie osoby, już są w tej drodze i w zasadzie brakuje im tylko tej operacji. I jeśli mam być szczera, nie wiem, jakbym coś takiego przetrwała, więc dla mnie to, że jest to leczenie, które kończy się operacją, jest taki jakby jeden proces jakby pewny, że na pewno ta operacja na końcu będzie jakby bardziej już mniej konkretnie kiedy, to sprawa drugorzędna, ale będzie. I nie w perspektywie lat, tylko na przykład właśnie tygodni czy miesięcy. Jest po prostu kluczowe to zawieszenie i taki moment, bo wiecie, był taki moment, że przez parę miesięcy po prostu jeździłam na wizyty i w zasadzie nic się nie działo. A że ja mam jeszcze problemy z komunikacją, to jakby miałam wrażenie, że pytam konkretnie, jakby co i jak się konkretnie dzieje. I w zasadzie czego ja oczekuję, to jest jakaś taka bardzo, można powiedzieć, medyczna odpowiedź, ale konkretna, a nie w stylu, że jeszcze trochę albo, że no to jeszcze nie to, bo dla mnie coś takiego brzmi jak czerwony wielki alarm, po prostu tutaj się kręcący, hej, jest coś nie tak. Ja muszę być konkretnie powiedziane, jakby serio, najgorsza prawda jest lepsza od jakichś takich dziwnych, niezrozumiałych dla mnie kompletnie zwrotów, bo być może jakby dla osoby każdej innej to by znaczyło, a okej, jest dobrze. Dla mnie to po prostu, no tak jak wam mówię, trąby na alarm bijące, cokolwiek to znaczy. I miałam taki moment załamania, ale słuchajcie, wróćmy do tych komentarzy, bo co tutaj chcę przekazać? No chcę przekazać to, że jeśli faktycznie jakby widzicie może podobne jakby cechy tego rejonu twarzy u siebie i jest to dla was jakiś problem, kompleks, oczywiście najważniejszy jest zgryz, czyli na podstawie zgryzu chirurg czy ortodonta wam cały plan leczenia ustawia i stwierdza, czy w ogóle potrzebujecie operacji i to nie do końca zależy od tego wyglądu, to jednak uważam, że wiele cech jakby wyglądu
może sugerować, że macie problem ze szczęką. Może to być też oczywiście w drugą stronę i wtedy jest to jakby bardzo cofnięty podbródek i często wtedy osoby mają taki jakby stres, kompleks, że wyglądają na głupsze niż są. To też mi właśnie pisaliście w komentarzach, nie, że sobie jakby ja tak wymyśliłam. Dla mnie w ogóle oczywiście, wiecie, z perspektywy mojej, jak ktoś ma retrogenie, czyli właśnie cofnięty tutaj można powiedzieć podbródek i to chodzi w zasadzie o cały ten rejon kostny, nie tylko jakby sam podbródek, to jest jakby na wygranej pozycji, bo wygląda no, jako kobieta na przykład po prostu ładniej i no, u mężczyzn jest to gorszym problemem. I tutaj przy wadach szczękowych, ja wiem, że to brzmi po prostu strasznie, ale społeczeństwo no niestety jakby nie jest kompletnie tolerancyjne, jeśli chodzi o wady szczękowe, o ile na przykład masa ciała, czy o ile, nie wiem, wzrost jest jakby okej. Wiadomo, że na to człowiek nie ma wpływu, to wady szczękowe kompletnie nie istnieją w świadomości i jakby to nadawanie cech zakładanych osobom z wadą szczękową, czyli na przykład jeśli mają progenie, to że są złe, smutne, nie wiem, niezadowolone, tego typu rzeczy, tak osobom, które mają retrogenie, że są właśnie, nie wiem, głupsze, jakieś przytępy i tak dalej, to wszystko też wyczytałam w waszych komentarzach pod moimi filmami na temat wad szczękowych, no po prostu to jest powszechne i kompletnie nie jest to jakby zaadresowane, wiem, że tak się nie mówi, wiecie o co chodzi, to nie jest kompletnie poruszane w mediach, dlatego cieszę się, że ja mogę trochę o tym mówić i jakby, że jestem w stanie wielu osobom powiedzieć, że hej, jakby to nie jest do końca twój wygląd, jakby to nie jest do końca to, jak twoja twarz po prostu powinna wyglądać, żeby też funkcjonować prawidłowo, więc hej, idź na konsultację do ortodonty, do chirurga szczękowego i być może da się coś z tym zrobić. Jakby ten wygląd bywa tą pierwszą motywacją, oczywiście to nie jest najważniejsze, jeśli chodzi o leczenie wad szczękowych. Często też jest tak, że jakby chirurg nie lubi, jak cię powie, że zależy ci na wyglądzie. No ale kurde, jakby, no sorry bardzo, jakby przepraszam bardzo. Ja mam zgrywać teraz, że och, nie no, po prostu kocham mój wygląd, tak mi będzie trudno wyglądać lepiej, no nie wytrzymam. Wiecie, nie, wygląd też jest tutaj ważny i to jest coś, co głównie, myślę, popycha wiele osób do zadbania też w konsekwencji o swoje zdrowie. Stawy szczękowe, nie przelewki, boli jak jasna cholera, migreny, jakieś dzwonienia w uszach, ból szyi, ból kręgosłupa, problemy też, ja mam swoje problemy motoryczne, ale jeszcze tutaj no, dochodzi to, że na przykład pochylam głowę, bo chcę sobie skompensować jakoś ten zły balans, zły środek ciężkości, o, zły środek ciężkości w mojej głowie. Także głowa waży, z tego co pamiętam, jakieś 5 kilo, czy jakoś tak, no generalnie ciężka jest, więc jak macie jakąś nierównowagę, nierównomierność w waszej tutaj szczęce chociażby, no to jest bardzo duże ryzyko, że właśnie będziecie pochylać szyję, czy po prostu będziecie jakoś kombinować, żeby sobie to skompensować, przez to się narażacie na przeróżne bóle głowy, czy też no, kręgosłupa, wady postawy i no to jest poważna konsekwencja zdrowotna. A jeśli chodzi o same zęby, przy progenii ja tak jak mówię już miałam odbudowywane zęby. Jeśli chodzi o same zęby, ja bardzo je lubię, generalnie uwielbiam swoje zęby, także tym bardziej się cieszę, że one teraz wyglądają jakby super, same zęby. I miałam odbudowane, bo miałam startą praktycznie 1/3 jedynek, przez to, że one cały czas się opierały na położonym dole, który no typowo jest przy progenii zakamuflowanej, która u mnie była naturalnie. No i właśnie, tutaj przechodzimy też do sedna. Kamuflaż. Dlatego tak polecam bardzo grupę progenia, retrogenia, inne wady szczękowe, zostawię Wam linka w opisie, żebyście weszli tam i sprawdzili, kto się po prostu tym zajmuje. To jest dla mnie też takie trochę dziwne, że niektórzy ortodonci zajmują się tymi wadami, widzą chyba, no jakby mieli to na studiach, nie wiem, ja nie byłam na studiach i no jakby to jest logiczne dla mnie, że to jest wada szczękowa, wady szczękowe rozwiązuje się jakby według protokołu operacyjnie, chyba że ktoś ma jakieś kosmiczne przeciwwskazania do operacji albo po prostu tak strasznie się boi operacji, w ogóle jakby nie wyobraża sobie tego. Ale też moim zdaniem, to jest moje zdanie, rolą tutaj lekarza jest
przedstawienie właśnie tych zagrożeń też, które wiążą się z kamuflażem, czyli po prostu pogarszanie się tych wszystkich skutków, o których wcześniej mówiłam, bólów, stawów, głowy, kręgosłupa i wszystkiego, no wypadanie zębów, bo jeśli zęby są bardzo na przykład przy probgenie kładzione, żeby zakamuflować zły układ szczęk, to one po prostu się będą ścierać, szyjki zębowe się będą odsłaniać, wrażliwe zęby, w ogóle masakra, a w konsekwencji no po prostu osłabienie korzeni i wypadanie tych zębów. Na przykład mój dziadek, który no już tam powiedzmy świętej pamięci, miał z tego co widziałam podobny problem na jakby na starość i nie dało się, jakby były straszne problemy ze zrobieniem jakby tych zębów zastępczych, protezy, czy jak to się tam nazywa. I mam wrażenie, że on właśnie też miał lekkie tendencje, ponieważ no, progenia, wady szczękowe są dość mocno, no, genetyczne po prostu, tylko się różnie ujawniają, niekoniecznie muszą się ujawnić u na przykład waszych dzieci, no ale mogą, tak. I nie do końca tu rozkminiłam, jak to jest dziedziczone i myślę, że nie tylko ja, ponieważ nie ma tego jakby wprost napisane nigdzie, więc myślę, że to jest jeszcze po prostu badane, tak jak z wieloma genetycznymi cechami, schorzeniami, wadami. Także, no właśnie u mojego dziadka był problem bardzo duży z tymi, powiedzmy, sztucznymi zębami. Ja nie wiem, czy ja w ogóle dożyję do takiego wieku jakby, no hello, ale i tak, przy moim stopniu złego zgryzu obecnie, na pewno by to szybciej się stało i po prostu, no, jakby nie mieć zębów to jest przypał, krótko mówiąc, także dlatego. Okej, ale już się trochę zapętlam, więc wróćmy, słuchajcie, jeszcze do waszych komentarzy, bo wiele osób właśnie na Instagramie, gdzie tam zazwyczaj, jak już mam jakby jakiś tragiczny moment albo trochę lepszy, to daje znać. Super, że coś się u ciebie ruszyło. U mnie ruszamy górne siekacze, żeby zamknąć przerwę po usuniętych czwórkach, zalecenie chirurga przy dekompensacji. Właśnie, pamiętajcie, że też często usuwanie zębów zdrowych i jest taką lampką ostrzegawczą, hej, kamuflaż. Także jeśli jakieś usuwanie zębów wchodzi w grę, to lepiej się dowiedzcie na pewno, w jakim to jest celu robione i czy jest to robione w dobrym celu, a nie, bo komuś się tak wydaje i jakby z drogą na skróty, bo za 2 lata będziecie super wyglądać, ale za 30 lat po prostu twarz wam się zapadnie i będzie tragedia. Dobra. I wyszło tak, że po wczorajszej wizycie mam też spore przerwy między 2 a 3. A to ja miałam tu taką dużą, a tu, a teraz mi się jakby to wszystko jakoś tam gdzieś indziej przesuwa, cały czas te szpary w ogóle między zębami powstają, to jest akurat normalne przy aparacie, także bez stresu, ale operacja planowana na jesień tego roku, więc powoli zaczyna to do mnie wszystko docierać. No jak u mnie wyjdzie bardzo szczęśliwie, to chyba myślę, że też tak może być, ale by było super w sumie, jejku, wtedy to świętowałabym. Jeszcze tutaj taki komentarz. Aguś, razem mogłybyśmy mieć wszystko. Ja mam zbyt wysuniętą górę w stosunku do dołu. Za 2 tygodnie zostanie mi przedstawiony plan leczenia. Pozdrawiam ciepło i życzę ci, żeby wszystko się dobrze skończyło. No właśnie, więc tutaj wysunięcie za bardzo góry, to może być właśnie też, no, retrogenia, może być tutaj też cofnięte, różnie to może się wszystko układać. Ale no u mnie przede wszystkim, bo właśnie to jest też taki powszechny mit, że progenia to jest jakby wysunięta żuchwa, a u mnie głównym problemem jest to, że tutaj mam jakby bardzo cofnięte, zapadnięte środkowe piętro twarzy w zasadzie tutaj całe i przez to mam tutaj takie zapadlisko, więc to wszystko będzie do przodu szło, no i mam nadzieję, że właśnie efekt będzie taki, jak to sobie wyobrażam, a że mam bardzo dobrą wyobraźnię, jeśli chodzi o jakby ludzki organizm i znam też swój organizm bardzo dobrze, coś już nie mogę doczekać, też tego, że myślę, że bardzo mi się poprawi dykcja, także to dla Was też z korzyścią, bo będzie mnie łatwiej zrozumieć, chociaż i tak się staram. Jeszcze taki komentarz. W tym roku kończę 30 lat i z tej okazji sprawiłam sobie prezent w postaci aparatu. Polecam serdecznie. No ja zaczęłam w wieku, czekajcie, 28-29 lat całą tą moją drogę, więc uważam, że no oczywiście im jest się starszym, tym jest trudniej, bo organizm się tak nie regeneruje i tak dalej. No ale 30 to nie jest starość, a przynajmniej no ja się nie czuję jakby stara, a wręcz mam wrażenie, że się czuję jakby... Dobra, to już jest, jakby ja się czuję w ogóle
jakoś tak dziwnie pomiędzy światami. Okej, od 2 miesięcy noszę stały górny, a wkrótce czeka mnie montaż dolnego. Jestem szczęśliwa w aparacie, bo wiele lat miałam kompleksy na punkcie zębów. Jeśli ktoś z Was ma wątpliwości, czy zakładać, czy nie, to szczerze polecam. Nie słuchajcie rad, że zęby prostuje się tylko dzieciom i nastolatkom, dorośli też mogą. Nawet nie wiecie, jak jakby... Ja myślałam, że to myślenie w ogóle już jest pogrzebane, już nie istnieje, nie jest powszechne. Owszem, jest, więc słuchajcie, no jeśli jesteście dorośli, to naprawdę zęby, zwłaszcza krzywe zęby, jeśli macie problemu ze zgryzem tak typowo pod operację, tylko to są zęby, no to po prostu pędźcie do ortodonty. Jakby są też rozwiązania, na przykład ratalne. No, ale generalnie uważam, że to jest jedna z rzeczy, w które, no jak w nic, warto zainwestować. I też to się może moim zdaniem przełożyć na Wasze zarabianie pieniędzy w przyszłości, ponieważ podbija pewność siebie, naprawdę robi robotę i może się okazać, że ta inwestycja to jest faktycznie jakby inwestycja, czyli Wam się w przyszłości zwróci, również dlatego, że na przykład nie będziecie mieć problemów ze stawami, nie będziecie wywalać setek złotych na fizjoterapię, czy jakieś tam inne badania, czy rozkminę, od czego to w ogóle jest. A tu proszę, od zębów. No, więc myślę, że na tym zakończymy, bo jeśli chodzi o postępy, to już zrobiłam Wam update, że wreszcie są pierwsze jakieś takie przebłyski terminu. Jeśli chodzi o aparat, no jest sobie. Mam już jakieś takie grube druty, słuchajcie. I w ogóle mam podejrzenie, że odpadł mi ostatni zamek, tylko nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy ja miałam ten zamek. No nieważne, ale za 2 tygodnie mam wizytę. Najprawdopodobniej, słuchajcie, również z chirurgiem, więc to już brzmi jak bliżej temat operacji. Jak już będzie na wizycie chirurg, to jest już bliżej sali operacyjnej, gdzie też jest chirurg, no nie? Logiczne. Także cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że no, tym filmem, tym update'em Was tutaj fajnie zmotywuję. Jeśli jakby przechodzicie ze mną przez tę drogę, to dajcie też update swoich przygód zębowych. Na pewno wszystko czytam. Może nie na wszystko odpiszę, ale wszystko czytam, bo mnie też to pomaga. Wiecie co? Jak mi piszecie właśnie, że no też się wzięliście, też działacie, też mnie jakby obserwujecie, albo że no właśnie zobaczyliście mnie i tak skojarzyliście, o kurde, ktoś mi powiedział, że wyglądam, nie wiem, podobnie jak Agnieszka. W ogóle też są takie przypadki, naprawdę. No i się okazuje, że też mam wadę szczękową. No proszę bardzo. Także nie ma za co, że tak powiem. Znaczy trochę Wam współczuję i tak wiadomo, ale no nie ma za co lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Lepiej się za to zabrać niż się nie zabrać. Żyć w nieświadomości albo w kompleksie, że jest się, wiecie, no brzydkim i tak dalej. No, daje to ogólnie duże kompleksy, także warto się za to wziąć i zmienić swoje życie na lepsze, bo tak myślę, że będzie. Oczywiście, tak, na grupę Was zapraszam, bo tam też są jakby ciemne strony, no nie każdy jest zadowolony, ja myślę, że warto jakby poczytać i te bardzo szczęśliwe relacje i te takie mniej szczęśliwe, żeby swoje zdanie wyrobić. No i tyle. Ja jestem jeszcze przed operacją, więc widzicie, jakby też nie mówię, jakby nie zachwalam tego wszystkiego, tylko staram się Wam przekazać po prostu jakby na bieżąco moją drogę. Także mam nadzieję, że to robię dobrze i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!